Witamy Państwa w kolejne czwartkowe późne popołudnie. Przed nami kolejne zaproszenie do kina. No a mówić będziemy, no właśnie, czy tak stricte filmowo, jeśli chodzi o poszczególne obrazy, czy też raczej o tym, co dzieje się też w kinie, chociaż bezpośrednio, tak salą kinową, mogłoby na pierwszy rzut oka, można było powiedzieć, jest niezwiązane. Dyrektor Polskich Heliosów, Joanna Domagała. Dzień dobry, Pani Joasiu. Wiele razy już mówiliśmy, że kino nabiera troszkę, jako oczywiście miejsce, obiekt nieco innego charakteru i trochę dołącza do teatru, trochę dołącza do filharmonii, robi się, ba, co więcej, dołącza czasem do stadionu sportowego, tak jest, piłkarskiego, prawda? Tak. Nawet. Bo ta druga połowa sierpnia właściwie, no, to będzie stała pod znakiem właśnie projektów, o których już mówiliśmy, bardziej scenicznych niż kinowych, chociaż jednak z obrazem nierozerwalnym. Obraz i dźwięk, proszę Państwa, najlepszej jakości. Mówimy oczywiście o naszym projekcie Helios na scenie, bo z wakacjami to jest tak, że niektóre projekty troszeczkę się uspokajają, na przykład Kino Kobiet w sierpniu ma przerwę, drogie Panie, dopiero będziemy Cię widzieć we wrześniu, ale Helios na scenie to jest taki projekt, który po prostu rozwinął skrzydła na wakacje bardzo pięknie. Mieliśmy wystawy, był Vermeer, była sztuka z Tokio, także naprawdę świetnie się to oglądało i byłam zdumiona frekwencją, szczególnie na Vermeerze. Opolanie ujęli mnie tym, że jednak cenią sobie piękną sztukę. Przepraszam, że wejdę w słowo, to skoro Pani mówi o sztuce, to chciałem zwrócić uwagę na tokijskie opowieści, które nam towarzyszą właśnie dopiero co, na świeżutko. Tak jest i to jest naprawdę sztuka. Przeglądamy wystawy, tym razem jest to wystawa, która miała miejsce w Londynie. Jest pokazane ponad 400 zbiorów związanych ze sztuką tokijską, od tych drzeworytów pierwszych po współczesną animację, mangi, więc przekrój bardzo szeroki i to się naprawdę podoba, ale ten projekt to nie tylko sztuka, jeżeli chodzi o malarstwo, ale przede wszystkim muzyka. Wraca na nasze ekrany André Rieu i no, to jest fenomen w ogóle, jak dla mnie, bo to jest tak naprawdę widownia bardzo szeroka wiekowo, od takich młodszych osób pod bardzo dojrzałych widzów i wszyscy naprawdę czasami nawet kilka razy przychodzą posłuchać tej muzyki, a to jest po prostu klasyka, to są walce Straussa, przecież André Rieu to jest wirtuos z Holandii, który naprawdę umiejętnie to robi, bo tą klasykę przeplata ze współczesnymi aranżacjami, ma tą swoją fantastyczną orkiestrę Straussa, ma gości zaproszonych i to wszystko, proszę Państwa, dzieje się gdzieś na jakimś małym runeczku w Maastricht, gdzie wszyscy przyjeżdżają, nagle się tam znajduje 10 tysięcy osób, żeby posłuchać na żywo i tam są kręcone te filmy, które widzimy w kinie i w kinie brzmi to też niesamowicie, więc wracamy teraz od połowy sierpnia do połowy września z nowym koncertem, takim letnim, Miłość mieszka pośród nas, no jak motyw miłości, proszę Państwa, to już wiadomo, będzie romantycznie, bardzo ja i pięknie. Powiem, właśnie jeden z moich przyjaciół, bo niedawno Rieu był w Polsce, gościł niedaleko od Opola i zwabiony tym wydarzeniem kinowym pojechał na ten koncert w Polsce, na jego występ i zapowiadał, że znowu wróci też do kina, bo mu mało. W związku z tym jest tutaj jednak jest fenomen. Jakiś łącznik i fenomen. Rzeczywiście od 18 sierpnia. Tak jest, ale to takie powiedzmy łagodniejsze granie, bo kończymy sierpień bardzo mocnym graniem. Na nasze ekrany wraca Metallica. Wydali niedawno ten swój album 72 i pokazywaliśmy piosenki z tego albumu, jak wchodziła płyta, a tym razem idziemy krok dalej. Metallica robi swoją trasę koncertową live, tym razem, proszę Państwa, w Arlington w Teksasie. Dwa koncerty live pokazywane, czyli to, co będzie się działo, zobaczymy na naszym ekranie. Pierwszy koncert live, potem retransmisja i to będą dwa różne koncerty, na których Metallica specjalnie przygotowuje zestawy swoich piosenek od tych starszych naprawdę, od Kill 'Em All, tak jeżeli dobrze kojarzę, po tę współczesną ostatnią płytę i te dwa koncerty będą zupełnie różne, specjalnie przygotowane pod widzów w kinie, bo trzeba powiedzieć, że bardzo fantastycznie zespół odebrał to, co się wydarzyło przy tych pierwszych koncertach, które pokazywaliśmy w naszym kinie w Karolince na Dreamach, gdzie naprawdę robiło to kolosalne wrażenie dźwiękowe przede wszystkim. Tak, a tutaj tym razem zapraszamy do Solarisa, to będzie live, czyli będzie pokazywać to, co dzieje się na scenie. No i no cóż mogę powiedzieć, no cieszę się bardzo, że ten projekt tak się rozwija, ale on się rozwija też w Opolu między innymi dlatego, że przychodzą na niego Opolanie, więc
no, dla Państwa. Z fanów Metallica na pewno u nas brakować nie będzie, co do tego wątpliwości nie ma, ale też nie mam wątpliwości co do tego, że Państwo chcieliby bezpośrednio uczestniczyć na przykład w tych projektach, a macie na to szansę, jeśli Państwo wyślecie odpowiedź na pytanie tradycyjnie konkursowe, Pani Dyrektor. Tradycyjne pytanie konkursowe, tradycyjnie bardzo trudne. Proszę Państwa, teraz proszę podać nazwę miejscowości tej malutkiej, w której Andrea Riu nagrywa swoje koncerty. No to cóż, już biorą się Państwo za pisanie odpowiedzi. Czas na seans, małpa, czasnaopole.pl. Dwie pierwsze poprawne honorujemy oczywiście nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios, a my z naszym programem tradycyjnie powrócimy już za tydzień. Dziękuję, dyrektor Joanna Domagała, dziękuję naszym i Państwa gościem.